Witam Państwa. Dookoła coraz bardziej czuć lato i pewnie dlatego coraz więcej osób już teraz planuje wakacyjne wyjazdy. I choć do końca roku szkolnego jeszcze ponad miesiąc, to już odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone właśnie letniemu wypoczynkowi dzieci i młodzieży na Podkarpaciu. Ze mną Pani Wojewoda Podkarpacki, Małgorzata Chomicz-Śmigielska. Pani Wojewodo, czy rzeczywiście te wakacje to jest jednak niebezpieczny okres dla dzieci, dlatego zbiera się sztab kryzysowy już dużo wcześniej? Zawsze okres wypoczynku z jednej strony to miło spędzane chwile, ale z drugiej strony też i niebezpieczeństwo. Odpoczywamy w górach, odpoczywamy nad wodą, jeździmy większe trasy, pokonujemy samochodem, busem, autobusem, pociągiem. Zawsze to są takie okoliczności, które mogą stwarzać różnego rodzaju sytuacje niebezpieczne. I w związku z powyższym w dniu wczorajszym przeprowadziłam posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego po to, żeby poszczególnym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, poprawę bezpieczeństwa, szczególnie w okresie letnim, postawić konkretne zadania do wykonania. Tak naprawdę to rodzice na wakacjach przeważnie zajmują się swoimi dziećmi. Co mogą w tej sprawie zrobić służby? Jak pomóc? Przede wszystkim skupiliśmy się na wypoczynku letnim dla dzieci i młodzieży, czyli wszelkiego rodzaju obozy, kolonie, wyjazdy, wypoczynek organizowany przez poszczególnych organizatorów. I tak naprawdę największe zadanie leży tutaj w rękach podkarpackiego kuratora oświaty, którego zobowiązałam do tego, aby w każdej szkole zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami, w których również udział wzięliby policjanci, tak żeby pokazać te najważniejsze elementy poprawiające bezpieczeństwo, na co zwrócić uwagę dzieciom, aby na terenie swoich obozowisk, w miejscach, gdzie będą wypoczywały, robiły to w sposób bezpieczny. Również zobowiązałam kuratora do tego, aby przeprowadził takie spotkania z organizatorami wypoczynku letniego na rok 2015, tak żeby też uświadomić, jaki ciąży na nich obowiązek, jakie warunki muszą być spełnione, żeby letni wypoczynek był zorganizowany w sposób prawidłowy pod względem formalno-prawnym, ale przede wszystkim w miejscu bezpiecznym i do tego się nadającym. Właśnie tych organizatorów letniego wypoczynku dla dzieci jest bardzo dużo. Wystarczy otworzyć pierwszą z brzegu stronę internetową i jest mnóstwo wyjazdów, mnóstwo półkolonii. Jak rodzic może sprawdzić, że to miejsce, gdzie chce wysłać dziecko, jest bezpieczne? Każdy organizator jest zobowiązany do tego, aby zgłosić miejsce, w którym chce zorganizować wypoczynek. Miejsca te są kontrolowane przez poszczególne służby, między innymi przez Państwową Straż Pożarną, jeżeli chodzi o ochronę PPOŚ, przez podkarpackiego kuratora oświaty, jeżeli chodzi o kadrę, która miałaby się opiekować dziećmi, o przygotowanie programu wypoczynku dla dzieci oraz od strony bezpieczeństwa żywieniowego, czyli przez podkarpackiego wojewódzkiego inspektora sanepidu, również te miejsca są sprawdzane. Więc to są takie elementy, które nakładają się na poprawę tego bezpieczeństwa. Natomiast rodzic może sprawdzić na stronach kuratoryjnych. Jeżeli jest organizator, który zgłasza formalnie organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jest on wpisany w specjalnej bazie teleadresowej. Można sprawdzić, kto to jest, od kiedy organizuje tego rodzaju wypoczynek i czy jest bezpieczny. I oczywiście tutaj też warto wspomnieć o tym, że wszystkie służby na bieżąco prowadzą kontrolę i pełny monitoring tych miejsc, w których jest prowadzony wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo w tym roku podkarpacki wojewódzki inspektor sanitarny również skontroluje te miejsca, schroniska PTTK pod względem właśnie bezpieczeństwa żywieniowego i przygotowania infrastruktury do żywienia zbiorowego, tak żeby jeszcze podnieść tę świadomość organizatorom wypoczynku, że naprawdę to, co organizują, musi być zrobione bezpiecznie, porządnie, tak żeby dzieci korzystały z wakacji, a nie spędzały je na przykład w szpitalach. Statystyki z poprzednich lat są niestety takie, że tylko co piąte dziecko na Podkarpaciu wyjeżdża poza miejsce zamieszkania w czasie wakacji i to najczęściej wyjeżdża do rodziny, do znajomych. Tych form zorganizowanego wypoczynku jest niestety nie za dużo wykorzystywanych, ponieważ rodziców na to nie stać. Wiem, że Pani jako wojewoda pomaga tym najbiedniejszym rodzinom. Jaka grupa osób, jaka grupa dzieci może liczyć na to dofinansowanie? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby się o nie starać? W roku ubiegłym z pełnego dofinansowania wypoczynku skorzystało ponad
1200 dzieci na Podkarpaciu. Dodatkowo dofinansowaliśmy wypoczynek dla dzieci, które są w rodzinach lepiej sytuowanych. Zobaczymy, jak będzie się układało w roku bieżącym. Przeznaczam na pełne sfinansowanie wypoczynku kwotę 1 255 000 zł. I 470 tysięcy chcę przeznaczyć na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin lepiej sytuowanych. Na razie jesteśmy na etapie przygotowania się do ogłoszenia konkursu, ponieważ pieniądze te przekazujemy w ramach konkursu na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. No i myślę, że... To są ośrodki pomocy społecznej i stowarzyszenia, którzy organizują formy wypoczynku i organizacje letniego. Pozarządowe, instytucje różnego rodzaju, każdy może być beneficjentem tych środków, a przede wszystkim te środki są nakierowane właśnie do rodzin, które są najuboższe i nie mogą wysłać swoich dzieci nawet na, nie mogą sobie pozwolić nawet na częściowe opłacenie wypoczynku. To jest dla mnie priorytetem. Ile jest jeszcze czasu na złożenie wniosku? Wszyscy zdążą? Tak, wszyscy zdążą. Zresztą beneficjenci edycji ubiegłej doskonale znają terminy. Już są na etapie przygotowania i myślę, że na pewno ci, którzy będą chcieli starać się o te środki, to dopilnują tutaj terminów składania. Na letni wypoczynek przeznacza Pani ponad milion, a program Maluch, też związany bezpośrednio z dziećmi, to jest w tym roku aż 151 milionów złotych, 50 milionów więcej niż w tamtym roku. Czy Pani myśli, że rzeczywiście widać działanie tego programu? Ten program działa od kilku lat i naprawdę bardzo dużo nowych miejsc przedszkolnych powstało na Podkarpaciu, miejsc w żłobkach, klubików dziecięcych. Myślę, że to jest wielkie wsparcie dla rodziców. Taki był cel tego programu, żeby wesprzeć rodzinę w takich zadaniach opiekuńczych w stosunku do dzieci w wieku do lat 3. Po pierwsze po to, żeby rodzice mogli normalnie funkcjonować w swoim życiu zawodowym, a po drugie też to jest dawanie możliwości lepszego, bardziej takiego zróżnicowanego rozwoju wśród rówieśników małym dzieciom. Na Podkarpaciu wzrost jest naprawdę bardzo duży. W 2011 roku rozpoczęliśmy pierwsze działanie, przekazaliśmy pierwsze pieniądze i od 2011 do 2014 powstało dokładnie 898 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w województwie podkarpackim. To jest też fajne, że te miejsca są cały czas dofinansowane, że to nie jest tak, że one zostały jednorazowo założone i one sobie jakoś tam działają, tylko mogą liczyć na stałe wsparcie, na dodatkowe pieniądze i dzięki temu się utrzymują. To jest chyba ważne, część prawda? Tych pieniędzy jest przekazywana na tworzenie nowych miejsc, a część jest przekazywana na utrzymywanie tych, które nowo powstały, bo też miejmy cały czas w świadomości to, że jesteśmy w ogromnym niżu demograficznym, bardzo mało dzieci się rodzi, więc ważne jest też to, żeby ci, którzy zechcieli stworzyć nowe miejsca opieki, no jeżeli wydarzy się coś negatywnego, jeżeli rodzice swoje dzieci przeniosą na przykład do innych miejsc, czy się przeprowadzą, żeby te miejsca były utrzymane i mogły służyć innym. Naprawdę bardzo dobry program. Stworzyliśmy, tak jak powiedziałam, prawie 900 nowych miejsc. Żeby jeszcze zobrazować, warto powiedzieć, że w 2011 roku w Polsce było, w skali kraju było niecałe 400 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Dzisiaj, gdy jesteśmy w 2015 roku, tych miejsc jest już 2,5 tysiąca, więc to jest wzrost znaczny. Natomiast warto też powiedzieć o tym, że przed rokiem 2011 tak naprawdę żłobki i miejsca opieki dla dzieci do lat 3 były identyfikowane z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, więc te obostrzenia na utworzenie nowego miejsca były tak duże, że po prostu nie, no, nikt nie chciał sobie zawracać z tym głowy, żeby je tworzyć. Program Maluch i uwolnienie właśnie takich przepisów, które pozwoliły na bezpieczne, ale skuteczne tworzenie nowych miejsc, spowodowało to, że dzisiaj mamy taki, a nie inny wynik. Chyba też trochę inne spojrzenie dorosłych na zakładanie rodziny i na jej rozwijanie, bo jest o wiele łatwiej umieścić małe dziecko właśnie w żłobku. No zdecydowanie. Dla wielu nie trzeba się martwić, że nie stać na snadzianie.
Po pierwsze, a po drugie też nie trzeba się martwić, że no co ja z tym dzieckiem zrobię, kiedy będę już chcieć wrócić do pracy, bo dzisiaj są to możliwości nieporównywalnie lepsze niż kilka lat temu. Kolejną z form wspierania dużej rodziny jest karta dużej rodziny. Ona już działa. Zauważyłam, że dawniej to były głównie wejściówki na basen, do kina, do muzeów, a teraz to się gwałtownie rozszerzyło, bo na przykład można korzystać ze zniżek na usługi stomatologiczne albo na internetowe usługi prawnicze. Albo na przykład zniżki przy zaciąganiu kredytów, usługi stomatologiczne, zakupy w sklepach spożywczych z artykułami szkolnymi, niemowlęcymi. Naprawdę ten wachlarz jest bardzo duży. Na Podkarpaciu mamy 25 podmiotów, które zechciały wziąć udział w tym programie i w ich placówkach, w sklepach, w innych punktach karta dużej rodziny jest honorowana. Zniżki są ustalane tak naprawdę, to partner, czyli przedsiębiorca, który oferuje zniżkę, on ustala, jaka jest wysokość tej zniżki. Niemniej jednak, no, powiedzieć trzeba jedno, że karta dużej rodziny to nie jest tylko zniżka na wstęp na basen albo do kina czy do muzeum, ale to jest realna pomoc, przy wychowywaniu dzieci. Dzisiaj kartę dużej rodziny na Podkarpaciu wydaliśmy ponad 88 tysiącom osób. Pani myśli właśnie, czy to dużo, czy mało? Czy jeszcze ciągle ludzie się dopiero się przekonują? Ale być może jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, bo co do przekonania, to no, ja głęboko wierzę, że naprawdę ta pomoc nie jest tylko... A może na przykład w małych miejscowościach ludzie sobie myślą, po co mi to? U nas nie ma basenu, do muzeum jest daleko. Ale jest sklep spożywczy, ale jest szkoła, więc artykuły szkolne trzeba kupować. Dzieci chodzą do szkoły, więc to wsparcie jest rzeczywiście duże. I zachęcam przy tej okazji wszystkie rodziny wielodzietne, które jeszcze nie skorzystały z tej ustawy o skorzystanie. I tu nie ma kryterium dochodowego, to jest bardzo ważne. Nie ma kryterium dochodowego, jedyne kryterium to jest takie, że musi być rodzina wielodzietna, czyli 3+. Dzieci do 18 lat, a jeśli uczące się, to nawet do 25. A rodzice dożywotnio. Zmieniamy troszeczkę temat. Mapa potrzeb zdrowotnych. Coś takiego na Podkarpaciu już powstaje. Powołała Pani specjalny zespół, który zajmuje się przygotowywaniem takiej mapy potrzeb zdrowotnych. To ma służyć bardzo wielu rzeczom, między innymi temu, jak środki unijne będą rozdysponowane na terenie województwa podkarpackiego. Dlaczego to jest takie ważne? Wydaje się, że wszystko już jest poukładane. Są szpitale, są przychodnie, to jakoś tam działa. Mniej lub bardziej dobrze, to musieliby pacjenci o tym opowiedzieć. Więc po co ta mapa? Mapa jest po to, żeby uszeregować pewne rzeczy, pokazać kierunki rozwoju i tak naprawdę poprawić to, co funkcjonuje w tym momencie. Owszem, dostępność usługi medycznej w województwie podkarpackim jest wysoka, ale mamy takie ośrodki, które mają możliwości zdecydowanie większego rozwoju, a są ograniczane na przykład ze względu na brak funduszy inwestycyjnych czy funduszy na zakupy. Mapa potrzeb uszereguje nam, gdzie mamy braki, jakie mamy potrzeby, którą usługę już mamy wypełnioną na rynku tak, że nie potrzebujemy jej bardziej rozwijać, a czego nam brakuje, jakich miejsc. Czyli to znaczy, że na przykład w dwóch sąsiednich szpitalach powiatowych nie powstaną nagle dwa nowe oddziały, na przykład chirurgii naczyniowej, bo nie ma takiej potrzeby, na tak? Na przykład to, co teraz funkcjonuje. W każdym powiecie mamy szpital. Te szpitale tak naprawdę mają pełną referencyjność w zakresie udzielanych świadczeń, czyli szpital w odległości od drugiego jest na przykład 20 km i w jednym i w drugim jest oddział ginekologiczno-położniczy, gdzie i tu tych dzieci rodzi się bardzo mało, więc na pewno warto odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim kierunku chcemy się rozwijać, gdzie jest nisza. My dzisiaj możemy wskazać, zresztą przez Urząd Marszałkowski była już przygotowywana taka wstępna analiza, gdzie mamy braki, jakie potrzeby. I z tej analizy wynika wprost, że w zakresie pediatrii, geriatrii, zakładów opieki długoterminowej naprawdę mamy bardzo duże zapotrzebowanie i to są te kierunki, w których podkarpackie placówki powinny się rozwijać. Ta mapa na pewno będzie tworzona długo, bo to jest kwestia dosyć skomplikowana. Tak. Wyniknie z niej to, że jeśli będzie się otwierać nowy oddział, warto będzie mieć pozytywną opinię pani wojewody, prawda?
Tak, wojewoda będzie uczestniczyć w tworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych. Pierwszą mapę wojewoda przygotuje w 2022 roku, a pierwszą mapę potrzeb zdrowotnych przygotowuje minister zdrowia i ta mapa będzie już obowiązywać od czerwca przyszłego roku. Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, właśnie przy współudziale i przy współdecyzji Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, będzie dawać zezwolenie na inwestycje w zakresie opieki ambulatoryjnej na poziomie ponad 2 miliony złotych, natomiast w zakresie świadczeń szpitalnych będą to inwestycje na poziomie ponad 3 miliony złotych. Także te pieniądze, czy to unijne, czy z budżetu państwa, będą ukierunkowywane rzeczywiście tam, gdzie są potrzeby, bo w tym momencie widzimy, że organ prowadzący tak naprawdę, jeżeli ma duże możliwości finansowe, to stwarza kolejne oddziały, niekoniecznie te potrzebne, natomiast tam, gdzie są braki, nie są one uzupełniane. A to, proszę Państwa, wcale nie abstrakcja, to się ma przełożyć na bardzo konkretne rzeczy, na przykład na skrócenie kolejek do specjalistów. Jeśli wszystko się uda, mapa potrzeb powstanie, pieniądze zostaną rozsądnie ulokowane, to naprawdę my jako pacjenci odczujemy to tylko jako pozytyw. Łatwiej nam będzie dostać się do konkretnego lekarza. Moim gościem była pani wojewoda Małgorzata Chomycz-Migielska. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.